No cóż, musiał kiedyś nadejść ten dzień, kiedy będę musiała pokazać wam moje moce. Zacznijmy od czegoś, czego już na pewno nie będę poprawiać. Jest to taka, powiedzmy, świątynia. Będę wam to pokazywać w miarę sprawnie. Mam tutaj jedną lampę, mam nadzieję, że cokolwiek widzicie. No więc zacznijmy od przodu. Mamy tutaj bramę, tutaj mamy łańcuch. No i możemy tutaj odczepić i nam się to otworzy. Dalej mamy tutaj skorpiona z kością. Dobra, już to zamknę tutaj, bo mi to wadzi trochę. Ok. Skorpiona z kością. Mam tutaj takie dwie barierki. Tutaj mam dwa płomienie i dwa szkielety z Ninjago. Tego nie znacie, bo ja go miałam z książki. Tego znacie. On był w recenzji na 200 subów. Ogólnie świątynia chodzi o to, że to jest świątynia jakiegoś takiego sztyleta. Zrobiłam tego sztyleta tak, wiecie, byle jak. W sensie, że tu jest taki diament, tu jest tego, to jest sign i takie różne rzeczy. Takie trzymadło zrobiłam naprawdę z kilku elementów, więc nie jest jakieś takie spektakularne. Z tyłu mamy takiego smoka ze świątyni światła. Tutaj mamy dwa nietoperze. Tak wygląda z tyłu. Mam tutaj wielką dziurę. No, wiecie, no nie mam tylu klocków, żeby jakoś to tam zatamować, coś takiego. Mam tutaj takie schodki, więc może ktoś tu sobie wejść. Tutaj zmieniłam ustawienie, żeby się coś tam widzieli. Dobra. Więc weźmy sobie takiego złotego ninja, który tutaj sobie włazi i tutaj idzie po schodkach, bierze sobie, próbuje zabrać ten sztylet, a tu nagle strażnicy się tutaj budzą i tam sobie się z nim biją. I to była cała idea. Jak mówiłam, bardzo lubię budować takie pomieszczenia i moim zdaniem jest to o wiele bardziej bawialne niż jakiś pojazd. Zresztą mówiłam w jakimś tam Q&A. Cóż, będą to krótkie odcinki, gdyż no nie moje zestawy nie posiadają jakiejś większej funkcji niż tylko, że można sobie tutaj łazić. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Tutaj większość części jest z Ninjago i z kasy. No ale mam nadzieję, że zainspirowałam was do własnego tworzenia właśnie jakiejś własnej budowli. Mi się osobiście ta konstrukcja, ta budowla podoba. No zrobiłam ten zestaw, tą budowlę z resztek tak naprawdę, gdyż nie mam jakichś płytek budowlanych większych niż na przykład 6 studów na nie wiem ile. Chciałam sobie kupić jakieś większe płytki budowlane, no ale to się zdarzy trochę w przyszłości, no gdyż teraz skupiam się ogólnie na zestawach, żeby je dla was recenzować. No więc oceńcie ten moc. Będę mówić moce, od razu mówię, że mówię moc, a nie moki. W ogóle będę mówić moce. Polszczyzna się kłania, nie? Ogólnie to był pierwszy odcinek. Chodzi mi o to, żebyście pod każdym filmem w komentarzach ocenili moją budowlę od 1 do 10. No i to będzie właśnie taką inspiracją, czy coś tam. Ten zestaw możecie również oceniać, ja tutaj wam to tam będę obracać, jak będę sobie gadać. No, więc po prostu chodzi o to, żebyście ocenili od 1 do 10 każdą budowlę, którą wam pokażę. Jest to pierwszy odcinek, krótki odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał. Chyba się powtarzam. W każdym razie w wakacje będzie sporo tych odcinków, myślę. Aktualnie zbieram części do jednej z moich figurek. Teraz właśnie tworzę jedną figurkę. No i potrzebne mi są części, więc pewnie zobaczycie niedługo największą z moich budowli, jeśli chodzi o moce. No więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!